Cześć, dziś porozmawiamy sobie o problemie związanym z tym, że podkład ściera się z nosa, nie trzyma się na tym nosie, z czego to wynika i jak temu zapobiec. Oczywiście to, że podkład nie trzyma się na nosie, zależy od wielu czynników, o których Wam ci wspomnę, rozłożę je tak na czynniki pierwsze. I taką pierwszą kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, o której często tak naprawdę zapominamy, jest to, że nie zwracamy uwagi na swój makijaż, czyli na to, aby ten makijaż był na twarzy. Co mam na myśli? Chodzi mi o to, że jeśli zmieniamy ubranie, zmieniamy koszulkę, czy idziemy na przykład na zakupy, przymierzamy różne ciuchy, nie zwracamy uwagi na swój makijaż i oczywiście nos jest takim najbardziej wysuniętym punktem na naszej twarzy i najczęściej z tego nosa nam makijaż schodzi. Więc przebierając się, zmieniając ubrania, ten podkład możemy sobie zetrzeć i to jest nasza wina, po prostu wina mechaniczna, czy nawet w ciągu dnia przecieramy sobie ten nos, dotykamy tego nosa, to też jest nasza wina, a nie tego, że ten podkład jest nietrwały, czy puder jest nie okej, czy nie wiem, cera nam się za bardzo przytłuszcza. Więc to jest taka kwestia, na którą często nie zwracamy uwagi, a która jest tak banalnie prosta i po prostu trzeba na to zwracać uwagę, żeby tego makijażu nie naruszać. Ale jeśli tutaj uważamy, wszystko jest zawsze ok, to idziemy dalej. Kolejną kwestią może być pielęgnacja. Jeśli na przykład robimy zbyt rzadko peeling naszej skóry, na przykład często mamy suche skórki na nosie, to ten makijaż trzymać się nie będzie, bo nie ma takiej możliwości, bo te skórki będą nam odchodzić z twarzy. Trochę to dziwnie brzmi, ale na pewno wiecie, o co chodzi. I wtedy pojawiają się dziury, plamy, ten podkład się ściera i tak dalej. Więc też zwracajmy uwagę na to, aby jak najczęściej robić ten peeling, aby tę skórę nawilżać, robić maski i tak dalej. To bardzo, bardzo wpływa na jakość makijażu i na trwałość jego. Tak samo na nosie. Jeśli na przykład ten krok również wykonujemy odpowiednio, wszystko jest ok, to może tą kwestią być to, że ten nos faktycznie mocniej się przytłuszcza, mocniej wydziela sebum i na przykład tutaj przed makijażem warto użyć takiego toniku, on jest złuszczający. Jest to tonik z Clinique, to jest numer 2 i to jest tonik, który właśnie bardzo ładnie, tak już wcześniej wspomniałam, złuszcza tę skórę, sprawia, że to sebum jest wyczyszczone z twarzy i dzięki temu ten makijaż, ten podkład jest w stanie lepiej się przykleić do twarzy i też to sebum nie jest aż tak szybko wydzielane. Kolejny produkt, który jest bardzo silny i który świetnie działa na zaabsorbowanie sebum, jest to marka Mechron. Natomiast ja tego produktu nie polecam Wam używania na co dzień absolutnie, ponieważ zniszczycie sobie skórę. To jest produkt, który zwęża pory, sprawia, że nie wydziela się sebum, nie wydziela się pot ze skóry i on bardzo ładnie przykleja podkład czy ogólnie makijaż do twarzy. Ale tak jak mówię, to jest tylko produkt na większe wyjście, on jest mocno alkoholowy, on jest taki silny, naprawdę no, jest to mocny produkt, więc na co dzień absolutnie się nie nadaje, tylko na większe wyjścia, natomiast działa naprawdę cuda. Kolejną kwestią, którą również sprawdzałam i ona nie sprawdza się z kolei u wszystkich, ale w niektórych przypadkach warto po ten produkt sięgnąć i warto sprawdzić po prostu na sobie, czy się uda. Jest taki sposób na nałożenie sobie bazy pod cienie na właśnie ten nos. Czyli przed nałożeniem podkładu nakładamy sobie bazę, na przykład tutaj Inglot Eyeshadow Keeper, to jest baza przezroczysta. Albo z kolei Paint pod Zmaka. Ja tutaj akurat mam odcień Soft Ochre, który również nakładamy tak samo jak tę bazę z Inglot na nos, a dopiero później nakładamy sobie podkład. Dlaczego? Dlatego, że baza pod cienie ma lepką konsystencję, ona bardzo ładnie przykleja się do twarzy, ona ma też taką lekko silikonową konsystencję, dzięki czemu ten podkład bardzo ładnie przykleja się do nosa i sprawia, że właśnie ten makijaż trzyma się na tym miejscu idealnie. Natomiast, jak wcześniej wspomniałam, nie w 100% się to sprawdza, nie u każdego, tak jak zresztą ze wszystkim na skórze, nie u każdego wszystko się sprawdzi, ale w wielu przypadkach się ten sposób sprawdza. Kolejną kwestią jest to, aby nałożyć odpowiednio puder, czyli utrwalić ten podkład. W tym celu najbardziej polecam Wam używanie pudrów sypkich, na przykład Laura Mercier, czy tu mam na przykład z AA Wings of Color, takie totalnie pudry sypkie, one sprawdzają się najlepiej, dlatego że one najlepiej utrwalają ten makijaż, ładnie jakby przyklejają się do twarzy i aplikacja tego pudru. Najbardziej polecam Wam używanie gąbeczek, którymi wcześniej nakładaliśmy sobie podkład. Ona jest lekko zbliżona.
Nakładamy sobie puder na tę gąbeczkę i przyklejamy do twarzy. Nie rozcieramy, tylko przyklejamy miejsce przy miejscu i ewentualny nadmiar strzepujemy sobie syntetycznym pędzelkiem. I też miałam takie pytanie dotyczące problemu z tym, że nakładając puder na twarz robimy sobie dziury. I jest to kwestią właśnie nieodpowiedniego pędzla, czyli na przykład pędzel syntetyczny jest trochę za ostry, albo nakładamy go w ten sposób, czyli tak jakby prostopadle, a nie równolegle, tak? Czyli tymi takimi ostrymi, znaczy tutaj nie jest ostre, ale mimo wszystko takimi pojedynczymi włoskami dotykamy sobie tej nosa, przez co te dziury mogą się robić. Albo używamy na przykład pędzla, który ma wymieszane włosie naturalne z syntetycznym. Tutaj również tym bardziej kwestia jest tego, że te dziury mogą się robić i absolutnie nie polecam Wam tego sposobu. Jeśli robią Wam się dziury właśnie na nosie przez puder, to bardziej polecam Wam używanie puszków, na przykład taki puszek z Inglota, chyba teraz są tylko w wersji białej, albo używanie gąbeczki, czy to zwilżonej, czy jak najbardziej również można użyć suchej gąbeczki czystej, nałożyć sobie puder sypki, najlepiej właśnie puder sypki i wtedy nie ma ani dziur, trwałość podkładu jest rewelacyjna i wszystko trzyma się idealnie. Więc to jest taka kwestia, jeśli chodzi o nakładanie makijażu, ogólnie utrwalenie tego nosa, który jest najbardziej narażony na te czynniki mechaniczne. Jak sprawić, żeby ta trwałość była jak największa? Jestem pewna, że któryś z tych sposobów sprawdzi się u Was idealnie i sprawi, że ten makijaż będzie jeszcze trwalszy, jeszcze lepszy i rozwiąże to Wasz problem związany z tym, że makijaż na nosie się nie trzyma. Także to tyle ode mnie. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć!